Witam serdecznie na zimno i na gorąco. Jednocześnie zacznijmy od tego, że zobaczyłem walkę jeszcze raz. Swojej decyzji nie zmieniam. To, co mówiłem na gorąco we vlogu wczoraj, polecam. Jak lubicie takie wstawki na gorąco. Jednym punktem wygrał dla mnie Francis Ngannou, natomiast nie o tym. Podczas tego live'a, który wczoraj zrobiłem, właśnie nie live'a, tej rzeczy na gorąco, mówiłem, że nie wierzę w walkę 23 grudnia i tak sobie pomyślałem, poczekam jeszcze może z pół godzinki. 23 grudnia oczywiście pomiędzy Usykiem i Tysonem Fury, tą informację, którą podali na ringu. Może od tego zacznę, żeby to było w miarę chronologicznie, żeby to brzmiało jakoś sensownie dla was wszystkich, a nie tylko taki burza mózgów. Wychodzą, walka się kończy, taka czy inna decyzja sędziów, sędziowie, niejednogłośna decyzja, zwycięstwo Tysona Fury. Przypominam, walczył z 37-letnim pięściarzem MMA, który ostatni raz był w oktagonie 22 miesiące temu, który ma problemy z kolanami i to on leżał na deskach, on, czyli mistrz świata linearny WBC, World Boxing Council, 33-0, po tej walce 34-0, 24 nokauty. Panowie wychodzą na ring, walczymy 23 grudnia, mówi Tyson Fury do Aleksandra Usyka. Usyk stoi, kamienna twarz, jak zawsze zresztą, możemy walczyć nawet teraz, mówi Usyk. Mieliśmy walczyć już w kwietniu, przepraszam, mówi Tyson Fury, mieliśmy walczyć już w kwietniu na Wembley, odwlekało się, ale teraz wiadomo, że zawalczymy 23 grudnia. Kończy się ta wstawka. Ja siadam do robienia dla was vloga i tak sobie myślę, na laptopie podgląd tego, co się dzieje, zapowiedziana konferencja prasowa. Wielka walka, wydane kilkadziesiąt milionów dolarów na samą promocję, samo zaproszenie gości, tak jak mówiłem, kosztowało wiele milionów dolarów. Czekam, mija pół godziny, godzina, mówię, może jeszcze dogram jakiegoś takiego dodatkowe coś dla was nie za długiego na rano, jak się obudzicie, to żebyście wiedzieli, co mówili panowie na konferencji prasowej, bo każdy jest ciekawy. Mija pół godziny, mija 45 minut, mija godzina i pojawia się informacja. Konferencja prasowa zostaje odwołana. Bez żadnego powodu. Dlaczego? W ostatniej chwili, kiedy wszyscy już siedzą i czekają na tą konferencję prasową. Od razu tak, robię boks 30 parę lat. To jest wieść, tańczy i śpiewa ze strony organizatorów tej walki. Kto kontrolował takie rzeczy? Co znaczy odwołać konferencję? Odwołuje się konferencję prasową, jeśli już to jednego zawodnika, bo jest w szpitalu, wywieźli go nogami do przodu, zrozumiałe rzeczy. Tysiąc razy takie rzeczy się zdarzało. Andrzej Gołota na przykład w drugiej walce z Riddickiem Bowe. Nie było go na konferencji, bo był w szpitalu. To się zdarza, ale odwołać całą konferencję, nikomu nic nie mówiąc, nie zapowiadając, konferencję zapowiedzianą, kto tym kontrolował? Dlaczego coś takiego może wejść do góry, do skutku? Okej, jak Tyson Fury nie chce przyjść, no to niech Tyson Fury nie przychodzi, ale wychodzi Ngannou, dziennikarze z nim rozmawiają, pytają go, co jest grane. W 100% zwalam to na organizatorów w Arabii Saudyjskiej. W 100%. Wiadomo było, że dla nich najważniejszym człowiekiem był Tyson Fury. Jak Tyson Fury powiedział, odwołujemy konferencję prasową, bo mi się nie chce rozmawiać, nie chce mi się pytań, jak to jest możliwe, że gościu, który w życiu nie walczył w bokserskim ringu, kładzie mnie na glebę, walka jest o życie, dostaję łomoty z lewej, z prawej, mam problemy z wyłapaniem ciosów, które lecą w zwarciu, powtarzam, od amatora. Okej, na te pytanie nie chciał Tyson Fury odpowiadać, bo są dwie możliwości. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, albo był w szpitalu. Jedna i druga jest tragiczna dla niego. Jeśli jesteś w szpitalu po walce z amatorem w boksie zawodowym, no to jest tragedia, jak jesteś mistrzem świata. Jak nie chcesz odpowiadać, to też jesteś mistrzem świata. Ale tą drugą stronę, tych mistrzów świata, którzy uciekają. Myślałem, że Tyson Fury jest odważny. Do tej pory pewnie wszyscy tak myśleliśmy. Okazuje się, że nie. Natomiast organizatorzy powinni powiedzieć, a co mnie to obchodzi, że ty nie chcesz przyjść? Masz wyjść na konferencję prasową i zapowiedzieć, że to jest albo robimy poważne widowisko i udajemy, że to jest poważne widowisko, albo nie robimy. Albo nie udajemy. Mówimy od początku, że to jest cyrk, a ja tak chcę, nazywam się szejk taki czy inny, a ja nie chcę, żeby była konferencja, bo mój przyjaciel Tyson Fury jej nie chce.
Przecież to jest wiocha. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wiocha. Ja pamiętam, jak ewakuowali, ponieważ była, wiadomo to słowo, na P, obsesja w Nowym Jorku po walce Adama Kownackiego, to pomimo, że wszyscy musieli wychodzić stamtąd, bo już była potworna choroba, za chwilę wszyscy padną, to i tak przyprowadzono i Adama, i jego rywala do dziennikarzy, żeby mogli z nim porozmawiać. Wtedy, w takich warunkach. A tutaj jakie były warunki? Miliony wydane na wszystko i teraz nie przychodzi na konferencję prasową? Dobra. Wiedziałem już, że coś się za tym kryje. Wiadomo, co się kryło. 23 grudnia nie będzie tej walki. O to od początku chodziło. Natomiast musieliśmy poczekać, nie wiem, 8 czy 9 godzin, żeby Frank Warren powiedział, no nie, no przecież 12 tygodni trenował, on ma 35 lat, walka była o tyle trudniejsza, niż się wszyscy spodziewaliśmy. Za chwilę powiem pewnej sprzeczności logicznej w tym, co było mówione. Nie można przecież tego nierealnego terminu dalej podtrzymywać 23 grudnia. Mówi Frank Warren, jeszcze do tego był Aleksander Usyk na sali, to wszystko było źle zrobione, to tak nie powinno wyglądać. Przepraszam, to co? To znaczy Aleksander Usyk płynął na to, że jak walczył Tyson Fury? Nie, słuchajcie, naprawdę, powiem wam, no, wiecie, że to robię bardzo, bardzo długo i robiłem to na różnym poziomie, od najmniejszych gal do największych na świecie. Ja nie pamiętam czegoś takiego, żeby to był taki chaos, bo to wszystko nie przebiegło dokładnie tak, jak miało. Wszystko przebiegło dokładnie odwrotnie, inaczej niż miało. I to jest ten problemik cały, który tutaj wyszedł. Natomiast dostajesz łomot, albo prawie dostajesz łomot, to wychodzisz, bierzesz to na klatę, jak jesteś Tysonem Fury, zwłaszcza, że ciągle powtarzasz. Ja jestem prawdziwym królem cyganów, nieustraszony, te wszystkie rzeczy. No to wychodź i rozmawiaj z dziennikarzami. Prosta sprawa. A nie odwołujesz konferencję, którą, bo ci nie pasuje. Kasa się zgadza, wracając do wypowiedzi Franka Warrena, nie, absolutnie nie, 23 odpada, nie chcę już nawet wchodzić w to, czy zlekceważył Francisa Ngannou, czy nie, i tutaj ta mała sprzeczność logiczna, był 12 tygodni na obozie treningowym, to co, to nie zlekceważył, jakby zaczął obóz treningowy tydzień przed, zadzwoniłby do Sugar Hill, choć zrobimy parę jakichś tam śmiesznych sparingów i wychodzimy, to tak. Ale nie możesz powiedzieć, że być może go zlekceważył i jednocześnie powiedzieć, że było 12 tygodni obozu treningowego. To jest albo jedno, albo drugie. Prosta sprawa. Muszę go chronić przed samym sobą, powiedział Frank Warren. Bo on by pewnie chciał wyskoczyć. Czy chciał, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa, bo Tyson Fury zaprzecza samemu sobie ciągle. Król umarł. To napisałem w tytule vloga tego nocnego, nie wiedząc jeszcze, że odwołana zostanie konferencja prasowa i nie będzie spotkania z dziennikarzami twarzą w twarz. Teraz mogę to powtórzyć razy 10. Nie wiem nawet, czy to, co pokazał na ringu, oczywiście wielka strata dla jego image, dla tego, w jaki sposób patrzyliśmy na Tysona Fury, to jest jedna rzecz, ale brak tej konferencji prasowej potwornie krytykowane Stanów Zjednoczonych. Tego się nie robi. Wygrywasz, przegrywasz, wychodzisz, odpowiadasz na pytania dziennikarzy, nawet jak ci nie pasują. Ale to pewnie organizatorzy powiedzieli, o, panie Fury, pan nie chce, nie ma problemu, do domu, panowie do domu. No bo w tamtym krajach, w takim krajach tak jest, panowie do domu. No i na zakończenie taka jedna mała drobnostka, która moim zdaniem drobnostką nie jest. Proszę bardzo, cytuję. 23 października ukazuje się taki cytat z Tysona Fury. Mniej więcej brzmi następująco, wrzucam w tej chwili w całości. Co mnie to interesuje, jakie tam ma problemy? Aleksander Usyk na obozie treningowym, pamiętacie, doszły takie informacje, że tam kontuzje i tak dalej. Podpisany kontrakt na 23 grudnia, masz być w ringu 23 grudnia, albo ja idę do sądu, będziesz skarżony. No i co teraz? Na miejscu Aleksandra Krasiłka, czyli menadżera Usyka, ja bym wziął ten cytacik i dzisiaj go opublikował w drugą stronę. Tyson,
A czy mnie to obchodzi, że ty dostałeś bęcki od amatora w boksie zawodowym? Podpisałeś kontrakt na 23 grudnia. 23 grudnia masz być na ringu, albo idziemy do sądu. No i co wtedy? Ma to sens? Grozi ci, że będziesz skarżony dziesiątki milionów dolarów, bierze walkę z Francisem Ngannou, dostaje bęcki takie czy inne, bez względu na to, co sędziowie zadecydowali, a później mówi, a nie walczę 23 grudnia. No ale przecież podpisałeś kontrakt. Te same prawa obowiązują wszystkich? Oczywiście, że nie. Ja nie jestem naiwny. Tutaj prawa obowiązują tego, który rozdaje karty. W tym momencie rozdaje miliony. Przyjaciel Arabii Saudyjskiej Tyson Fury nie chciał konferencji prasowej, nie ma problemu. Przyjaciel Arabii Saudyjskiej Tyson Fury nie chce walki 23 grudnia, nie ma problemu, panie Usyk. Jak pan chce, dostanie pan jakąś do nas bonusik, może jakiś ładny zegarek i będziemy walczyli wtedy, kiedy ja będę chciał, kiedy on będzie chciał, kiedy my za tą walkę zapłacimy, tak jak mówiłem, do 30 marca, tam do połowy marca trwa ten Riyadh Season. Tak to właśnie wygląda. Natomiast tak jak powtarzałem, nic tak nie plami jak atrament. Kolejny przykład, że to się w 100% sprawdza. Jeszcze taka uwaga dodatkowa, co dalej. Oczywiście mógłby pójść za głosem IBF-u Aleksander Usyk i walczyć w tej chwili, bo taką ma nakazaną walkę z Hergowiczem o pas IBF-u. Natomiast, no wiadomo, jakie pieniądze byłyby za Hergowicza, jakie pieniądze mogą być za Tysona Fury. Do tego trzeba być uczciwym, podając to podajemy. To pierwszy Usyk wyszedł z tym pomysłem, że w sumie ten, nie wiadomo, czy tak dobrze wszystko na tym obozie treningowym jest i tak dalej. Jak będzie trzeba, to wyjdę na 23 grudnia. Albo to było od początku do końca ściema i panowie to wiedzieli. Natomiast po co to było powtarzane na ringu przez Tysona Fury? Po co to było podawane przedtem? To tego nikt specjalnie nie ma. Nikt specjalnie nie wie, bo to logiki żadnej nie ma. Teraz masz jedno wielkie zamieszanie, jak już mówimy o tym, co kto powinien zrobić, to czy wróci do Professional Fighters League, czyli PFL w 2024 roku. Francis Ngannou, zobaczymy, on sam zapowiada, tak, koniec z boksem, natomiast koniec z boksem, dopóki nie widzi pieniędzy. Ma kontrakt podpisany z DAZN i PFL-em na to, żeby walczyć w PFL-u. Oczywiście ma razy 1000 w tym momencie rozgłos dla stacji telewizyjnej, dla samego PFL-u. Ktoś taki jak on walczy, natomiast zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest jednorazowa zabawa z boksem, dlatego że PFL na pewno się nie zgodzi na to, żeby okej, ja tam sobie zawalczę jedną czy dwie gale PFL-u, natomiast tak naprawdę mnie interesuje boks, bo tam zarabiam jeszcze więcej. To już w tym momencie świat należy do Francisa Ngannou. Taka jest rzeczywistość. Pozdrawiam Was serdecznie. Taki dodatkowa wrzutka niedzielna, żeby mieć tą sprawę zamkniętą od początku do końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wspieranie vloga.